Do 10 grudnia w Urzędzie Miasta w Łukowie przyjmowane są oferty od osób, które zechcą przystąpić do konkursów na dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury i dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pod koniec listopada zostały ogłoszone przeze mnie dwa konkursy na stanowisko dyrektorów. Chodzi tutaj o Łukowski Ośrodek Kultury, o naszą Miejską Bibliotekę. Z końcem tego roku upływa czas umów, które zostały z dyrektorami, obecnymi dyrektorami zawarte. I to jest moment, kiedy można przeprowadzić taką procedurę konkursową. Postanowiłem, że tak się stanie w tym przypadku. I jeszcze w tym miesiącu, jeszcze w grudniu, po połowie grudnia odbędą się konkursy. Mam nadzieję, że uda się wyłonić jak najlepszych kandydatów, jak najlepsze osoby, które będą miały wizję rozwoju, wizję wprowadzenia jakichś zmian, bo zawsze można zaproponować lepsze rozwiązania niż są dotychczas i mam nadzieję, że takie osoby na tych stanowiskach się znajdą. Jakie oczekiwania ma wobec kandydatów burmistrz Piotr Pudowski? Od obydwu instytucji oczekuję, czy od dyrektorów tych instytucji oczekuję zaangażowania i takiej stuprocentowej pracy na rzecz tych przedsiębiorstw, tych firm, ale przede wszystkim oczekuję takiej dobrej również współpracy ze mną, pracy na rzecz społeczności, lokalnej społeczności naszego miasta. Mam nadzieję, że osoby, które przejdą procedurę konkursową i zostaną dyrektorami, zaproponują jakieś nowe, lepsze rozwiązania dla funkcjonowania tych jednostek. Oczywiście nie jest wykluczone, że do tych konkursów przystąpią również obecni dyrektorzy. Ja współpracę z tymi osobami oceniam sobie bardzo dobrze i bardzo wysoko oceniam ich kompetencje i współpracę i pracę na rzecz naszego miasta. I dziękuję bardzo za to dotychczasowe zaangażowanie, za dotychczasową wzorową pracę. O stanowisko dyrektora w Łukowskim Ośrodku Kultury ubiega się obecny dyrektor tej placówki Grzegorz Skwarek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej zaś odchodzącą na emeryturę Ewę Wiśnicką chce zastąpić Mariusz Chudek. Komisja konkursowa przesłuchała kandydatów 20 grudnia i rekomendowała ich na stanowiska dyrektorów. Teraz ruch należy do burmistrza. To on ostatecznie zdecyduje, czy osoby te zostaną powołane na stanowiska dyrektorów Ośrodka Kultury i Biblioteki. W przypadku wyboru Mariusza Chudka na stanowisko dyrektora będzie on musiał zrezygnować z mandatu radnego. Jego miejsce w Radzie Miasta zajmie kolejny kandydat z listy Razem Ponad Podziałami, Ireneusz Goławski.